Dostojny Solenica swoim kapłańskim i biskupim życiem zawsze nam o tym przypomina. Także swoim zawołaniem biskupim miłujmy czynem i prawdą. Jeszcze pewniej szeroko pojętą ekumenią i wielką otwartością na człowieka. Te wartości pomagają budować komunię z Bogiem i ludźmi i przyczyniają się do wzrostu Królestwa Bożego już tu na ziemi. Pragnę w ten uroczysty dzień w imieniu prezbiterium Warmińskiego dostojnemu solenizantowi złożyć serdeczne gratulacje i życzenia urodzinowe i imieninowe. Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka, mówi psalm 110. Melchizedek był kapłanem wiecznie młodym, który składał wciąż ofiary, a więc miłość, która niczego nie liczy. Życzę słowami księdza Jana Twardowskiego, kapłaństwa jej jubileuszowego, ale wiecznie młodego, remicyjnego, dojrzewającego do dzieciństwa Bożego, kapłaństwa wciąż z pierwszych dni. W dzisiejszym Kościół Warmiński obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny Konstantacji, Matki Miłosierdzia. Wskazuje ona nam swojego Syna jako źródło miłości i przebaczenia dla człowieka. Najwyznamniejszy księżycu biskupie, z okazji urodzin, a zarazem imieniem Waszej Ekscelencji, wspólnota wyższego seminarium Duchownego Parezjanu życzy, aby ze źródła Bożej Miłości nieustannie ksiądz arcybiskup czerpał siły do dalszej postępu już pasterskiej. A Maryja, która najdoskonalej odpowiedziała na Boże wezwanie, niech wspiera swoją opiekę. Szczęść Boże. Thank you.
mówi po nami, zanim rozpocznę uczeń świętą, chciałbym przyłączyć się do tych słów pozdrowienia, które przed chwilą padły z ust księdza arcybiskupa metropolii warmińskiego. Pozdrawiam więc również wszystkich tu obecnych braci biskupów z księdzem Dermasem na czele, wszystkich braci patronów, siostry zakonne, panów generałów, władze samorządowe, władze również i służby kulturowe, wszystkich was, kochani siostry i bracia, łącznie z wspólnotą seminarijną, obejmuję wspólną modlitwą i również do tej wspólnej modlitwy zapraszam. A teraz przeprosimy Boga na nasze grzechy, abyśmy mogli godnie odprawić pewną i świętą wiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmocnemu. Oh,
prowadzą mnie na tej Eucharystii. Myślę, że łączy nas, a niektórych w sposób szczególny, jedno słowo. Ono brzmi Wilno. I wiemy dlaczego. Bo tam właśnie z wyżyn tego miasta, w ostrej bramie, króluje tam, której święto dzisiaj obchodzimy, która jest również królową koronowaną. Bo w latach 30. dokonywano tej właśnie koronacji. Obecny był również marszałek Piłsudski, oddziały wojska, a zwłaszcza tłumy ludzi, którzy cieszyli się z tego, że ta, która króluje w ostrej bramie, jest koronowaną królową. Słyszeli przed chwilą śpiewaną Ewangelię, która mówiła o zwiastowaniu. I pamiętamy, że jej koniec brzmiał: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Maria wyraziła zgodę. Tylko czy wiedziała, na co się zgadza? Moi kochani, na co by się tu pytali, czy człowiekowi wolno zgodzić się na to, co jest przyszłością dla niego niewiadomą? Czy można zgodzić się na to, co jest niewiadome? Odpowiedź brzmi: chyba nie. Ale jest, jak sądzę, jeden wyjątek, o którym nam właśnie mówi słyszana przed chwilą Ewangelia. Ten wyjątek zamyka się w słowie zaufanie. Człowiek zgadza się z propozycją tego, którego zdanie słyszy, takie czy inne, ale do którego ma pełne zaufanie.